Witam wszystkich i zapraszam na wielką, epicką epopeję o kosmicznych śmieciarzach. Ups, chyba pomyliłem rękę. Tak, dzisiaj zajmiemy się Planetes. Fantastyka często opowiada historię z perspektywy kogoś, kto ma wpływ na dane wydarzenia, ma pozycję społeczną, albo w trakcie fabuły ją zdobywa. Mamy tam komu kibicować. Planetes jest tutaj pewnego rodzaju wyjątkiem. Bohaterowie zajmują się zajęciem najbardziej pogardzanym w kosmosie, to znaczy zbierają śmieci. Nie należy tego zrozumieć źle, już sam początek mówi nam, jak bardzo niebezpieczne jest zaniedbanie tej czynności i może to doprowadzić do bardzo wielu tragedii, ale mimo to przedstawiciele tego zawodu są pogardzani. Autorem Planetes jest Makoto Yakimura, znany u nas raczej z sagi finlandzkiej niż z omawianego dzisiaj tytułu. Inny charakter obu dzieł wcale nie znaczy, że któreś jest gorsze. Planetes to tytuł dziejący się w nieodległej przyszłości. Ludzie już 20 lat temu postawili pierwsze kroki na Marsie i szykują się do podboju Jowisza. A w perspektywie są też dalsze planety Układu Słonecznego. Fabułę śledzimy z perspektywy załogi 30-letniego statku kosmicznego DS-12, zwanego Toybox, a mniej oficjalnie śmieciarką. W istocie są oni astronautami w czasie, kiedy nikt inny nie musi już z własnej woli wychodzić w otwartą przestrzeń kosmiczną. Bywa to niebezpieczne, ponieważ pełno tam szkodliwego promieniowania, a ludzie czasem giną. Członkowie załogi mają własny bagaż doświadczeń. Wycofany Yuri podjął tę pracę, aby odnaleźć pamiątkę po zmarłej żonie. Hachitoro Toshino, zwany Hachimaki, pragnie zdobyć własny statek i pochodzi z rodziny o tradycjach kosmicznych. Fi jest dowódcą i ona po prostu stara się dobrze wykonywać swoją pracę. Najmłodszym członkiem załogi jest Ai Tanabe. Upadła dziewczyna, na każdym kroku podkreślająca swoją wiarę w miłość, no ale przecież jej imię zobowiązuje. Jak ktoś nie wie, to Ai po japońsku oznacza miłość. Bohaterowie usiłują rozwiązać pewien poważny problem, jakim są kosmiczne śmieci. Owymi śmiećmi może być nieużywana sonda kosmiczna wielkości domu, trumna ze zwłokami w środku, albo mogą to być rozmaite drobiazgi. Byle śrubeczka jest w przestrzeni kosmicznej w stanie podróżować z bardzo dużą prędkością, więc co się stanie, jeśli właśnie taka śrubeczka uderzy w wytwór nowoczesnej techniki? Zrobi zaskakująco duże uszkodzenia i wyrzuci w przestrzeń wiele innych małych śrubeczek, nie tylko. Każda z nich będzie stanowić podobne zagrożenie. Śmieci wielkości jajka mogą zrobić dziurę, w której z powodzeniem zmieści się człowiek w skafandrze. Zbytnie nagromadzenie takich śmieci może spowodować, że ludzkość będzie zmuszona do porzucenia podróży kosmicznych. Fabuła rozgrywa się na przestrzeni około dekady. Tom drugi rozpoczyna się w roku 2077, jednak jest wyjątkowo mało cyberpunkowy. Ludzie nie łączą się tam z internetem przez zakończenia nerwowe i nie widać tam cybernetycznych wszczepów. Mieszkają w domach, które niczym nie różnią się od naszych, palą papierosy, piją alkohol, jeżdżą rowerami, samochodami, motorami, podobnymi zresztą do naszych, z tym, że mają napęd elektryczny. I mają napęd elektryczny, nawet jeśli widać tam wyraźnie wbudowany silnik spalinowy i bak na benzynę. Mają fiksacje emocjonalne i problemy rodzinne, które usiłują jakoś rozwiązać. Czasem jest to ponad ich siły. Słowem, ludzie z przyszłości niczym nie różnią się od współczesnych. Manga w Japonii ukazała się w roku 2001. I w niektórych aspektach widać, jak bardzo rozminęła się wizja autora już z rokiem 2021. Aż strach pomyśleć, jak bardzo to się rozminie w czasie, w którym toczy się akcja. Nawet z dzisiejszej perspektywy nie sposób się nie uśmiechnąć, widząc budkę telefoniczną albo zakup czasopisma naukowego na dyskietce.
Zwłaszcza, że potem bohaterowie wysyłają sobie pliki audio-wideo przez kosmiczną pustkę. W samym kosmosie widać progres techniczny. Ludzie założyli rozbudowaną stację kosmiczną i loty cywilnych samolotów pasażerskich odbywają się ponad atmosferą ziemską. Autor starał się realistycznie spojrzeć na zagadnienia, z jakimi faktycznie możemy się spotkać w przyszłości. Zaczynając od kwestii medycznych, takich jak choroba kosmiczna, rak, łamliwość kości, dystrofia mięśni, choroby umysłowe oraz psychiczne, czy to, jak będzie wyglądać życie osób urodzonych i wychowanych w kosmosie. I jednocześnie opisuje postępy w dziedzinie medycyny, które mają temu zaradzić. Poprzez kwestie technologiczne i techniczne, jak budowa statków, wypadki w tym śmiertelne, pochówki w kosmosie, zużywanie tlenu, przede wszystkim to, co nas popchnie w tym kierunku rozwoju. Kończąc na politycznych, takich jak incydentalizm, są pewne słowa, których nie można używać na YouTubie, chyba się domyślicie, o co chodzi. Propaganda, ekologizm, rozmieszczanie broni i walka w kosmosie. Także, jakie są konsekwencje w razie ich niepowodzenia? Wydawnictwo JPF wydało u nas pierwszy tom Planetes w roku 2016, a drugi rok później w serii Manga Manga. Jest to specjalna seria wydawnicza odznaczająca się ambitniejszymi tytułami, w mniejszym nakładzie i mniejszą dostępnością. Ten konkretny tytuł został wydany w formie 2 w 1, co oznacza, że zamiast czterech oryginalnych tomów mamy dwa grubsze. Jest to razem około 1000 stron. Obwoluty utrzymano w przewadze odcieniów bieli i niebieskiego, to jest zdjęć naszej planety z orbity. Jedynym elementem, który przełamuje tę tendencję, są kombinezony kosmonautów. Okładka jest czarno-biała z identycznym wzorem. Spis treści wylądował nietypowo, bo na skrzydełku. A aż 6 tytułów rozdziałów w tomie drugim ma w sobie odniesienie do psa. Rozdziały najczęściej rozpoczynają się od kolorowych stron, nasycenie tuszu, kreska, dbałość o detale, tła i research autora prezentuje się ponadprzeciętnie. Poza mangą w Polsce ukazało się też anime na 6 DVD. Pełna seria jest jednym z rzadszych obiektów kolekcjonerskich w naszym kraju. Ja je posiadam wszystkie, więc mogę je ocenić i porównać. Przede wszystkim różnią się fabularnie. Manga została ukończona dopiero rok po zakończeniu anime, więc te różnice nie mogą dziwić. Ciężko jest jednoznacznie wskazać, które jest lepsze. Anime ma więcej wątków i postaci, a manga lepiej wykorzystuje już istniejące. Ale to nie jest koniec różnic. Rozwiązanie wątku Yuriego w anime nastąpiło gdzieś w połowie serii, a w mandze już na samym początku. W anime dużą część fabuły obserwujemy z perspektywy rozpoczynającej pracy Tanabe, a w mandze pojawia się ona gdzieś dopiero w połowie pierwszego tomu. Manga jest bardziej poważna, a anime tutaj nie brakuje elementów komediowych. Różnice widać już w samych technikaliach. W mandze używa się dużych, kopulastych, przejrzystych hełmów, a w anime pełnych, nieprzejrzystych i zaawansowanych technologicznie. Planetes polecam osobom, które chciałyby przeczytać coś poważniejszego, opowiadającego o problemach, które naprawdę nas spotkają, jeśli chcemy podbijać kosmos, a także tym, którzy chcą poznać dobrą i realistycznie poprowadzoną historię science fiction. Sam jestem tą mangą zachwycony. A więc jakie są plusy? Klimat, realizm, kreska, research twórcy, okruchy życia, a minusy brak. Ja naprawdę nie widzę tutaj w tej mandze żadnych minusów. Może dlatego, że jestem zbytnio zachwycony. Moja absolutnie subiektywna ocena 9 na 10. To wszystko. Jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, niech napisze.
Jeśli się podobało, łapka w górę. Jeśli nie, to w dół, bo po coś w końcu jest. To wszystko. Żegnam.